Wszyscy mieszkańcy Śląska znają Park Śląski, na terenie którego znajduje się największy w Polsce lunapark Legendia Wesołe Śląskie Miasteczko. Dlaczego warto odwiedzić to miejsce, jakie atrakcje czekają na wszystkich gości oraz o planach na przyszłość, porozmawiam z panią Izabelą Kieliś, brand managerem tego miejsca. Witam serdecznie. Dzień dobry. Legendia to jest miejsce, gdzie świetnie będą się bawić nie tylko dzieci, ale całe rodziny, także dorośli. Zgadza się, Legendia jest parkiem tematycznym, parkiem przede wszystkim rodzinnym, ale oczywiście świetną zabawę znajdą nie tylko ci najmłodsi, którzy przyjdą ze swoimi opiekunami, ale także ci nieco starsi, spragnieni mocnych wrażeń. Czyli nikt się nie będzie nudził. Dokładnie tak, nikt się nie będzie nudził. Ten przekrój naszych atrakcji zaczyna się od atrakcji już dla takich mniejszych dzieciaków, ale również zwolennicy ekstremalnych jazd z ekstremalnej emocji też znajdą coś dla siebie. Dużo się u państwa zmieniło w 2017 roku. Nastąpiły ważne zmiany. Po pierwsze nowa nazwa, Legendia, no i też z Luna Parku państwo się stali się największym parkiem rozrywki w Polsce. Największym tematycznym parkiem rozrywki w Polsce, tak to możemy mocno podkreślać, bo jest to oczywiście prawda. Tak naprawdę te zmiany wystartowały już w 2015 roku, kiedy Śląskie Wesołe Miasteczko przejęła słowacka spółka Tatry Mountain Resort. Zaczęły się te przeobrażenia. Dokładnie tak. 2016 rok to był rok, kiedy powitaliśmy pierwszą taką dużą zmianę, bo była to atrakcja Diamond River, tak zwany Flume Ride, czyli zjazd do wody z dwóch wysokich wież w łódkach. No i 2017 rok przyniósł rzeczywiście już te takie bardzo zauważalne zmiany, czyli rebranding, zmianę nazwy na Legendię, Śląskie Wesołe Miasteczko. Tu bardzo chcemy mocno podkreślać to, że my od tego Śląskiego Wesołego Miasteczka absolutnie się nie odżegnujemy. Cały czas chcemy bazować na tej wypracowanej przez lata marce, którą doskonale znają przede wszystkim mieszkańcy aglomeracji. W związku z czym też bardzo mocno tę część naszego brandu podkreślamy. Rzeczywiście 2017 rok to już Legendia, to już park tematyczny, stematyzowane atrakcje, te, które nasi goście dotychczas znali w troszeczkę innej formie. No i oczywiście nowości, a tą pierwszą z nich, taką największą, która już faktycznie wprowadziła ten powiew międzynarodowości, był Lech Coaster otwarty 1 lipca ubiegłego roku. I pewnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Zgadza się, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, aczkolwiek nasze statystyki pokazują, że nie wszyscy goście, którzy odwiedzają nasz park, mają na tyle odwagi, aby wsiąść do tego coastera. Jednak cieszy się też popularnością wśród gości zagranicznych, ponieważ ta taka turystyka rollercoasterowa w Europie jest bardzo mocno rozwinięta. No i tutaj możemy podkreślić, że z ponad 30 krajów europejskich, nie tylko europejskich, w ubiegłym roku odwiedzili nas miłośnicy takich właśnie mocnych wrażeń. Którzy jeżdżą i wyszukują te najbardziej takie ciekawe atrakcje po różnych parkach. Zgadza się. Na pewno też nie bez znaczenia na tą tegoroczną frekwencję, bo tutaj już od samego początku sezonu również odnotowujemy zainteresowanie tych zagranicznych turystów. Miała nagroda, którą w ubiegłym roku przyznano Lech Coasterowi, został uznany jednym z trzech najlepszych rollercoasterów 2017 roku w Europie. To wspaniale, że jest u państwa w parku i że można z niego korzystać. Ale oprócz tego wspaniałego rollercoastera i innych atrakcji są strefy tematyczne, myślę, o których też warto powiedzieć. Zgadza się. Na ten moment to jest 5 stref tematycznych. Każda z nich opowiada troszeczkę inną historię. Jest to strefa na przykład Magical Mountains. Można się w jakiś inny zupełnie świat przenieść. Tak, można się przenieść w inny świat. Tak jak mówię, są to na przykład strefy jak Magical Mountains, gdzie opowiadamy historię takiej jakby symbiozy pomiędzy ludźmi i smokami. Te wszystkie urządzenia, które tam się znajdują, w jakiś sposób nawiązują do takich właśnie relacji smoki-ludzie. Te nazwy też są bardzo charakterystyczne, bo to na przykład Dragon Riders, Dragon Temple, także tutaj widzimy bardzo mocno to odniesienie właśnie do tych pięknych, fantastycznych stworzeń. Jest strefa Magical Forest, czyli magicznego lasu, która przenosi nas w świat bazyliszka, w świat elfów, pięknych kwiatów i takiego pięknego otoczenia. Valley of Dreams, no i w przyszłym roku Adventure Valley, czyli strefa, w której spotkamy się z przygodą. Strefa, która w przyszłym roku będzie w pełni stematyzowana i będzie tutaj dostosowana do całej reszty parku, który już w tej nowej, magicznej odsłonie można podziwiać. No muszę powiedzieć, że to wszystko brzmi fantastycznie, te wszystkie nazwy. Fajnie, że jest to tak zróżnicowane i rzeczywiście każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, ale Legendia to jest nie tylko zabawa, ale to też wątek edukacyjny, na który państwo bardzo mocno stawiacie. Zgadza się, nie na darmo nazwa Legendia, ponieważ tym naszym takim głównym wątkiem przewodnim są legendy, baśnie, opowiadania, historie, które są znane z kultury, mitologii słowiańskiej, polskiej, ale również międzynarodowej. W każdej z tych atrakcji, które już do tej pory stematyzowaliśmy, można znaleźć jakiś wątek baśniowy, legendowy. Rozumiem, jak już
Ja już nie umiem powiedzieć słowa legenda. Zawsze to i gdzieś tam się wkrada. I te każde następne atrakcje, nowe atrakcje, które powstają, są już tutaj właśnie z tym elementem edukacyjnym, czyli zaszczepiania w tych młodych przede wszystkim ludziach, którzy nas odwiedzają, tych historii, które gdzieś w tej naszej kulturze polskiej i nie tylko można znaleźć. To było właśnie Diamond River, które na przykład nawiązuje do motywu skarbnika, tak bardzo popularnego na Śląsku. To Lech Koster, który nawiązuje do pięknej legendy o powstaniu państwa polskiego i jego założyciela Lecha. No i teraz Bazyliszek, również znana doskonale historia nie tylko na Śląsku, ale także na przykład w Warszawie, bo przecież warszawiacy również swoją wersję legendy o Bazyliszku mają. Czyli przyjemne z pożytecznym. Nie dość, że się bawimy, to jeszcze możemy się przy okazji czegoś dowiedzieć i to jest, myślę, bardzo ważne, szczególnie dla dzieci, które bardzo chętnie tam przychodzą. A jeśli jesteśmy już przy temacie dzieci, to już niedługo 1 czerwca i z pewnością Państwo przygotowaliście dla nich, przygotowujecie jakieś wspaniałe atrakcje. Tak jest, ten Dzień Dziecka w naszym parku będzie trwał przez 4 dni, ponieważ w tym roku szczęśliwie tak się składa, że 31 maja jest to Boże Ciało, czwartek, dzień wolny od pracy, także nasz park będzie otwarty od czwartku do niedzieli. Przez te wszystkie 4 dni nasi najmłodsi będą oczywiście mogli bawić się na atrakcjach, liczyć na dedykowane dla nich animacje, a tym takim kulminacyjnym dniem, kiedy na pewno będzie się działo najwięcej, jest oczywiście 1 czerwca. Tutaj przygotowujemy duże wydarzenie razem z Radiem Z, z którym współpracujemy. Będą postaci ze świata Disneya, będą różne atrakcje przygotowane przez partnerów tego wydarzenia, konkursy, gry, magicznie zabawy. Będzie. Tak, będzie magicznie, będzie bajkowo, na pewno nie będą się nasi goście nudzić, no i dla tych najmłodszych znajdzie się na pewno bardzo, bardzo dużo dobrych atrakcji. No więc my szczególnie polecamy wszystkim rodzicom, żeby zapamiętali, że 1 czerwca warto dzieci zabrać do Legendy, bo tam na nich będzie czekać bardzo dużo atrakcji. A jeśli już mówimy o tym, żeby przyjść do tego parku tematycznego, to jakie bilety można u Państwa zakupić? Na jakiej zasadzie można odwiedzić ten park? Ta oferta biletowa jest, myślę, że dość mocno zróżnicowana. Są to bilety indywidualne i rodzinne. Mamy też oczywiście oferty grupowe, czy też dla grup szkolnych i zorganizowanych. Ciekawą propozycją myślę, że jest bilet sezonowy, ten, który dedykowany jest przede wszystkim mieszkańcom aglomeracji śląskiej, ponieważ na tym jednym bilecie sezonowym można wchodzić do naszego parku w każdym dniu jego funkcjonowania w sezonie 2018 bez absolutnie żadnych limitów. To jest bardzo ważne, że zakupienie takiego jednego biletu, czy to całodniowego, czy też sezonowego, pozwala na nie tylko wejście do parku, ale korzystanie ze wszystkich atrakcji bez ograniczeń, czyli tak naprawdę można się wyszaleć. Tak, jeśli ktoś chce się dobrze bawić przez cały rok, to jak zakupi sobie taki bilet sezonowy, to na pewno będzie bardzo zadowolony z tego powodu. Zgadza się. A ile czasu potrzeba, żeby móc skorzystać z większości atrakcji? Bo nie wiem, czy ze wszystkich na przykład jednego dnia da radę skorzystać, ale mniej więcej ile czasu naszych trzeba zarezerwować? Naszych atrakcji jest ponad 40. Są to, jak już wspomniałyśmy w tej rozmowie, atrakcje o bardzo zróżnicowanym poziomie adrenaliny lub braku adrenaliny. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno myślę, że nie jest w stanie skorzystać ze wszystkich atrakcji, nie tylko ze względu na te, że tak powiem, ograniczenia swojego organizmu i emocji, które może przeżyć. Nasi goście tak średnio poświęcają około 4-5 godzin. To jest taki średni czas pobytu w naszym parku. No chyba, że ktoś ma bilet sezonowy, to są osoby, które i na godzinkę wpadają tylko po to, żeby sobie pojeździć na swoim ulubionym urządzeniu. Ale tak jak wspomniałam, te 4-5 godzin to jest taki bardzo dobry czas, a ta nasza dodatkowa rozbudowana oferta gastronomiczna, oferta sklepów i tak dalej, pozwala na to, żeby ten czas w parku zaplanować i żeby ten czas nie był tylko okazją do wyszalenia się na karuzelach, ale również do tego, żeby faktycznie pobyt ze swoją rodziną. To myślę, że to warto podkreślić, że kiedy przyjdziemy do Legendy, to nie musimy się martwić o to, że nie będzie gdzie zjeść obiadu i trzeba będzie wracać do domu, tylko możemy się świetnie bawić, spędzić razem czas z rodziną, co jest przecież bardzo ważne, zjeść coś dobrego, spędzić miło czas, no i proszę Państwa na długo mieć w pamięci te wszystkie przeżycia, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Legendia, wesołe śląskie miasteczko, czeka na wszystkich, a szczególnie 1 czerwca na wszystkie dzieciaki, więc bardzo serdecznie zapraszamy, no i czekamy na kolejne informacje o tym, co jeszcze będzie można u Państwa przeżyć, zobaczyć. Na pewno będziemy o tym informować. Do zobaczenia, a ja dziękuję. Dziękujemy.